Ja nazywam się Marek Janik i pracuję w Huawei Polska. Reprezentuję część enterprise'ową naszej firmy, czyli zajmujemy się obsługą klientów z sektora enterprise'owego i sprzedajemy wszystko do infrastruktury IT. Natomiast na dzisiejszej prezentacji chciałem zaprezentować jakieś zmiany, które zaszły całkiem niedawno w technologiach pierścieniowych. Jakby w abstrakcie spotkania prezentacji. Pisałem, że będzie to o tym, jak należy zapobiegać pętlom w sieciach Ethernet, natomiast od razu mówię, nie będzie to o tym, jak zapobiegać pętlom w data center. To jest całkowicie osobne zagadnienie. Tu będzie, jak zapobiegać pętlom, zamieniając protokół Spanning Tree, no powiedzmy, że w sieciach bardziej takich ISP, albo w sieciach małych ISP, dużych ISP, jeśli chodzi o kontakt, podejście już ostatnią linią do klienta końcowego, gdzie mamy jakieś małe przełączniki akcesowe na budynkach. Krótka agenda, po co właściwie są te protokoły pierścieniowe, parę słów o naszych protokołach RRP i SEP, czyli protokołach własnych, oraz o protokole G8032 albo o RPS, czyli jakby w normalnym standardzie ITU. Po co właściwie firmy używają protokołów pierścieniowych? Z głównego, podstawowego powodu. Spanning Tree nie zapewnia szybkich czasów przełączania. Standardowo to jest 50 sekund. Jeżeli użyjemy RSTP, w zależności jak stunujemy sobie czasy, to będzie albo 4 sekundy, albo 6 sekund. Natomiast używając protokołu pierścieniowego, możemy zejść aż do 50 milisekund. Taki był główny driver, czyli główna potrzeba wynikająca z tego, żeby ten protokół pierścieniowy zaprojektować i wdrożyć. Jeśli chodzi o protokoły pierścieniowe, to każdy producent coś ma w swojej ofercie. Czy każdy urządzenia różnych producentów zapewniają obsługę własnego protokołu pierścieniowego. W przypadku nas mamy dwa własne protokoły, RRP i SEP. W przypadku Cisco jest to Resilient Ethernet Protocol. Każda firma ma mniej więcej podobne parametry. Zapewnia czas konwergencji w pierścieniu od 50 milisekund do 200 milisekund, 250 milisekund. Wszystko zależy od tego, czy jakby pakiety kontrolne są generowane przez sprzęt, czy przez software. Jeżeli przez software, przez CPU, to wtedy ta konwergencja jest do 200-250 milisekund. Parę slajdów o naszym protokole RRP. Zanim jakby zacznę jakby omawiać jego wady, bo to głównie protokół ma wady z mojego punktu widzenia, mimo że nasz, to może Państwo wiedzą, jaka jest główna zaleta protokołu Spanning Tree. Ktoś wie, ktoś... Główna zaleta. Stary protokół, wszyscy go znają, teoretycznie każdy, że tak powiem, wchodząc w branżę, zna protokół Spanning Tree, ale jaka jest jego główna zaleta? Topologia. Robiąc sieci w Spanning Tree, możemy zastosować dowolną możliwą topologię, połączyć w dowolny możliwy sposób, jak, że tak powiem, nam się podoba, jak chcemy, w każdą możliwą stronę. Ten protokół Spanning Tree, RSTP, MSTP, zawsze jakby sobie się przeliczy, połączy, nie mamy właściwie żadnych ograniczeń. Jedyne, co nas ogranicza, to rekomendacja, czy jakby proszę? Diameter. Tylko, że to jest mit, że jest ma 7, że jest ograniczenie do 7 hopów, to jest rekomendacja. Jeżeli urządzenie mają na tyle CPU, można to rozsunąć, można, że tak powiem, jakby dojechać do tam 20-30 hopów, nie ma takiego problemu. To jest główna zaleta protokołu Spanning Tree. Jakby to totalna dowolność w kreowaniu sobie topologii. Wady, oprócz oczywiście tego, że to jest protokół mało szybko zbieżny i słabo jakby trafiający w potrzeby szczególnie operatorów telekomunikacyjnych, małych, dużych, tam musi po prostu usługa działać, musi być jak najszybciej, to 50 milisekund to wynika jakby z czasu przełączania SDH.
zaczęto używać różnych protokołów, z tym, że żeby to było szybko, to te, jakby topologia została dosyć mocno ograniczona. Jakby z takim głównych ograniczeń RRP to jest taki, że jest tylko jeden ring główny i ma parę podringów. I nie może on rozmawiać z protokołami innymi, STP, MSTP i RSTP. To są jakby jego dwie główne wady. Natomiast jeśli chodzi o topologię, jakie możemy używać, to standardowo albo single ring, czyli po prostu kilkanaście urządzeń połączonych między sobą, czas konwergencji 50 milisekund. Albo intersectant ring, gdzie możemy sobie dołączyć jakby kolejne ringi, tak na dobrą sprawę, ale tylko i wyłącznie do jednego głównego ringu. Albo tangent ring, gdzie są dwa osobne ringi połączone w jednym nodem razem ze sobą. Czyli w przypadku tego protokołu nie mamy już takiej dowolności, jeśli chodzi o kreowanie sobie topologii, jak w spanning tree czy protokołach spanning triowych. Musimy się trzymać konkretnych, wyznaczonych zasad. I protokół RRP, RRPP był pierwszym protokołem u nas, ponieważ miał dużo wad, zastąpiliśmy go protokołem SEP i wszystkie ograniczenia związane z RRPP w protokole naszym wewnętrznym SEP zniknęły. To znaczy można stosować bardziej skomplikowane ringi, wiele ringów i można rozmawiać z protokołami zewnętrznymi, czyli jest ten taki TCN wysyłany do protokołów spanning tree RSTP, jakby informujący, że należy wykonać flush bazy danych MAC-ów. Główne założenia protokołu SEP to działanie w ringu i w segmencie, gdzie tak na dobrą sprawę jakby ring zamknięty jest pewnym typem jakby segmentu. Natomiast dzięki takiemu możliwości zastosowania tych dwóch typów ringów możemy tak na dobrą sprawę praktycznie dowolnie kreować topologię. To jest topologia z wykorzystaniem protokołu SEP. Wszędzie ten port taki z czerwonym znaczkiem oznacza wyłączony port po prostu jakby z przerzucania pakietów i mamy jeden ring i dwa segmenty dodatkowe. Czyli widać, że dzięki zastosowaniu takiego protokołu pierścieniowego możemy w każdym z tych ringów osiągnąć czas zbieżności 50 milisekund i wszystko cały czas działa. Nie musimy tutaj jakby polegać na protokole spanning tree, który jest i długi i jakby powoduje większe problemy, jeśli chodzi o różne pętle. To zależy. Tak, no czyli jeśli masz kilka awarii, no to zbieżność ci się tak ustawi jak sumarycznie po prostu. Jeśli masz kilka awarii pod sobą. Znaczy, tak na dobrą sprawę, w tym segmencie jest 50 milisekund czas zbieżności, no to żeby użyć 150 milisekund, musiałbyś mieć trzy podobne awarie jednocześnie, żeby się zbiegło jeszcze po sobie. No. Jakby ogólnie podajemy i większość innych producentów tak samo podaje czas zbieżności na poziomie 50 milisekund. To dotyczy oczywiście interfejsów optycznych. W przypadku interfejsów elektrycznych ten czas to jest około 60 milisekund. Jakby architektura protokołu SEP, cała jego prostota polega na tym, że są tylko tak na sprawę cztery typy portów. Jest to port główny, primary edge port, sekundary. I jeżeli mamy wyjście do sieci zewnętrznych, czy to będzie MPLS, czy VPLS, czy jakieś sieci MSTP, STP, to ten port jest jakby nazywany jako non-neighbor primary port i non-neighbor secondary edge port. Jakby może rozmawiać z takimi sieciami po standardowych protokołach, po protokołach spanning tree. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli jest jakaś awaria w tym segmencie, tutaj jest sieć przełączająca, która ma w bazie danych MAC informację, że MAC ten znajduje się, że tak powiem, na tym przełączniku, to w momencie awarii dzięki temu, że topology change notification jest wysyłany poprzez spanning tree,
jakby TCN wynikający z SEP-a, następuje kasowanie bazy danych i jakby jest flat i pakiety już się przełączają na drugą stronę. Konfiguracja, pozwoliłem sobie wrzucić konfigurację SEP-a dla single ringa. W kroku, jakby nasza architektura jest bardzo prosta, 5 przełączników, klasyczny ring, jedno urządzenie CE, podłączenie do sieci wyższego rzędu, to jest akurat IP MPLS Core, zresztą to nie ma znaczenia. W pierwszym kroku musimy skonfigurować segment, subsegment 1, control VLAN 10. W tym VLANie kontrolnym będą wędrowały w ringu wszystkie pakiety informacyjne, wszystkie pakiety, które informują, że jest awaria, nie ma awarii, należy wysłać TCN-a do i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat protected instance all, czyli wszystkie instancje produkujemy w tym VLANie kontrolnym 10 i tak dalej, i tak dalej. Coś tu jeszcze. Każdy z tych przełączników właściwie ma dokładnie taką samą konfigurację. Tworzymy segment pierwszy, VLAN 10 i to wszystko. Krok drugi, konfiguracja interfejsów, też bardzo prosta. Praktycznie każdy protokół pierścieniowy wymaga wyłączenia protokołów STP, więc wyłączamy STP i ręcznie jakby w takiej konfiguracji wskazujemy. Ten port jest portem pierwszym Edge Primary, ten jest port sekundary, później idziemy niżej i w tym momencie już jakby dodajemy porty do segmentu i to jest cała konfiguracja. Tutaj oczywiście, momencik. Konfiguracja dla pozostałych przełączników jest dokładnie taka sama. Czyli widać, że tylko i wyłącznie na LSW1 jest zmiana, jakby zmiana. Decydujemy, że ten port jest brzegowym głównym, ten port jest brzegowym zapasowym. Kolejne przełączniki są konfigurowane dokładnie tak samo. I teraz, jeśli chodzi o algorytm SEP, wybieramy tryb wyboru portu, który będzie zablokowany. Block port optimal oznacza, że port, który skonfigurujemy z najwyższym priorytetem, ich może być kilka, zostaje zablokowany. I na tym porcie LSW3, interfejs gigabit Ethernet 0/0/2, dajemy informację SEP segment 1, priority 128 i jest w tym momencie cały protokół SEP dla takiego ringu skonfigurowany. Port zostaje zablokowany, transmisja z tego przełącznika odbywa się tą lewą stroną. W momencie awarii 50 milisekund port zostaje odblokowany i transmisja idzie w drugą stronę. To było taki tytułem krótkiego wstępu akurat zareklamowania naszych protokołów. Natomiast też jest my jako producent sprzętu mocno rekomendujemy używanie protokołu ERPS. Jest to protokół, który jest ogólnym standardem i wszyscy producenci właściwie mają urządzenia w swojej ofercie i można budować sieci w oparciu o ten protokół między dowolnymi producentami, oczywiście, którzy spełniają ten standard. Natomiast fajną rzeczą jest to, że nie tylko przełączniki mogą jakby być związane z tym protokołem. Czyli jeżeli mamy urządzenia transmisji takiej nie ethernetowej, urządzenia typu SDH, które to wspierają, urządzenia typu OTN, DWDM, tak samo tymi urządzeniami możemy budować ring ERPS-owy i podłączać poszczególne przełączniki warstwy drugiej do ringu. Jakby tutaj główne zalety, które wymieniłem dla RRPP i SEP-a, to są protokoły, które są nasze własne, czyli nie można podłączyć innych urządzeń do tego ringu. Zresztą tak jak z każdym innym producentem, który używa własnego protokołu. Tak. Natomiast w wypadku użycia RPS-a
każdy producent, który spełnia ten standard, może zostać podłączony. Jakie były główne założenia, jeśli chodzi o standaryzację go? Momencie. Coś mi uciekło. Protokół ten używa standardowego 802.mac, używa OAMów. Ring wspiera pełny Mac Learning, Mac Flashing. Wszystkie takie standardowe rzeczy, które zostały już jakby dawno napisane. I używa oczywiście własnego zestawu ramek. I to są ramki OAMowe, które biegną w ringu i informują o tym, czy jest signal failure, czy nie. Oczywiście cały czas trzymamy się zbieżności na poziomie 50 milisekund dla całego ringu. Jeśli chodzi o, może patrząc się na czas, to czas nam się właściwie kończy, od razu przejdę do bardziej takich elementów konkretnych. Potrzebujemy w RPS-ie control VLAN, zupełnie bardzo podobnie jak w SEP-ie. Control VLAN, w którym to VLAN-ie będzie przesyłana informacja o jakby stanie całego ringu. VLAN data, czyli VLAN normalny transmisji danych. Protected instance, może mieć tych instancji 1, 2, 16, zaraz pokażę, że tak powiem, jak to się też konfiguruje. Akurat jest pokazany przykład takiej architektury, 4 przełączniki, 1 ring, RPL owner, czyli port, który zostaje zablokowany, to jest na przełączniku LSW3. Jak to się odbywa już wewnątrz protokołu? Ja może też sobie tutaj stanę. Mamy standardową, no może tutaj. Nie, żeby nie tyłem do sali. Standardowy ring składający się z sześciu przełączników Ethernet. Wszędzie jest wysyłana ramka kontrolna, która jakby bada cały czas stan połączenia. I w momencie awarii, signal failure ramka jest jakby określona znowu w standardzie Y1731. Jest ona wysyłana w momencie takim, kiedy mamy loss of continuity, czyli dla połączeń, gdzie nie spadła nam warstwa fizyczna. Czyli na przykład mamy ring ethernetowy rozpięty na światłowodzie, który jakby nie jest czystym, żywym światłowodem szarym, tylko jest przez jakieś elementy aktywne i gdzieś po drodze coś w tym momencie upadło, no to te ramki zostają przerwane i mamy ten loss of continuity, albo server layer failure, czyli mamy taki klasyczny pad interfejsu fizycznego. Ale w tym momencie takiej awarii nie mamy. Port został RPL owner tutaj skonfigurowany, został zablokowany. I topologia fizyczna to jest pełny ring, topologia logiczna. Te połączenia zostały jakby zablokowane. W momencie link failure, tu zostało przerwane połączenie, sąsiadujące przełączniki z połączeniem, który został jakby został przerwany, zaczynają wysyłać ramki RAPS-y, czyli Signal Fail Message, i te ramki powodują to, że RPL owner, czyli ten port, tutaj ta ramka dociera do tego przełącznika i zaczyna port zostaje podniesiony i wszystkie w tym momencie przełączniki w ringu kasują swoją bazę danych MAC, po to, żeby jakby od nowa nauczyć się całej topologii, żeby nie czekać ją standardowo, to jest 5 minut, żeby taki MAC wyekspirował. Czyli oprócz tego, że mamy konwergencję 50 milisekund, to jeszcze przełączniki mają skasowany adres MAC, znaczy swoją bazę danych, i w tym momencie uczą się od nowa, tak jak standardowy, zwykły przełącznik Ethernet, budują sobie to drzewo. Okej.
Oczywiście po recovery, w momencie, kiedy ten sygnał zostaje wznowiony. Przełączniki, które znowu sąsiadują z tym połączeniem, które zostało wznowione, wysyłają kolejną ramkę RAPS, NR, non-root. Jakby i ona zaczyna krążyć w całym ringu. Kiedy RPL owner dostaje tą ramkę, startuje swój timer, od razu nie podnosi portu. Po tym, jak ten czas upłynie, RPL owner blokuje znowu port i konfiguracja wraca do starej topologii. I to była jakby taka podstawowa informacja o RPS-ie wersji pierwszej, który nie zdobył dużego zaufania i nie zdobył dużego ringu. Czyli mało kto używa RPS-a pierwszego. RPS pierwszy został bodajże w 2008 roku wypuszczony. RPS wersja druga w 2010, czyli jest to dosyć świeży protokół. Producenci zaczynają go używać, zaczynają go stosować. Dobrze. I tu jest wypisałem poszczególne wady i zalety. RPS wersji pierwszej nie zdobył dużego rynku, jeśli chodzi o te protokoły, no bo wspierał tylko jeden ring. RPS 2 wspiera już multiringi, wspiera segmenty, już można budować dosyć skomplikowane sieci dzięki temu, w powiązaniu z tym protokołem. RPS wersji pierwszej nie wspierał topology change notification, czyli nie można było używać tego protokołu w powiązaniu z protokołem Spanning Tree, czy z MSTP, bo w momencie, kiedy dany ring podłączaliśmy do takiej topologii, jeżeli nawet było przełączenie, to sieć Spanning Tree nie wiedziała, że MAC adres już jakby nie jest dostępny na tym porcie lewym, a na prawym na przykład, czy na lewym przełączniku albo na prawym przełączniku, i trzeba było odczekać 5 minut, żeby jakby ta transmisja znowu przebiegała pomyślnie, czyli trzeba było poczekać 5 minut, aż dany MAC adres jakby skończył swoją ważność w bazie danych. I tak dalej, i tak dalej. W RPS-ie w wersji pierwszej nie można było manualnie zablokować portu. I to było w tym momencie, przełączniki decydowały, który port na podstawie konfiguracji, który port należy zablokować. Nie można było tego zrobić manualnie. RPS wersja druga jest dwa typy manualne. Jest, że tak powiem, bardzo silny i mniej silny tryb wymuszania, który port należy wyłączyć w danym czasie, nawet jeżeli cała sieć działa. Czyli to dopiero RPS wersji drugiej spowodowało, że ten protokół ITU zaczął być tak samo używalny jak wewnętrzne protokoły różnych producentów, czyli jest w tym momencie teraz dokładnym zamiennikiem naszego SEP-a, dokładnym zamiennikiem Cisco'owego REP-a, i dzięki temu można już jakby budować te same topologie, tą samą funkcjonalność w oparciu o standard ITU, a co za tym idzie, możemy mieszać producentów. Nie jesteśmy już skazani na przykład na Huawei, chociaż akurat dla mnie to byłoby dobre, żeby być skazanym na Huawei w sieci. Natomiast możemy łączyć poszczególnych producentów, jeśli chodzi o marki. Ważne, żeby miały ten protokół. To, co wprowadził RPS wersji drugiej, to virtual channel i non-virtual channel, czyli możemy sobie mieć główny ring, do niego dołączyć ring dodatkowy, zwirtualizować jakby połączenie pomiędzy nimi, czyli jakby mamy takie dwa nieprzenikające się ringi, tu tak cały czas mowa jest o pakietach kontrolnych, lub możemy mieć taki sam segment jakby jak w protokole SEP, to w momencie non-virtual channel. W tym momencie pakiety są przesyłane po kontrolne z tego ringu, przesyłane są poprzez ten ring, natomiast dane oczywiście są zablokowane. Topologie, jakie dzięki temu możemy uzyskać, to standardowo pojedynczy ring, multi-instance, czyli możemy tutaj zastosować load balancing, gdzie możemy stworzyć na jednej fizycznej infrastrukturze dwa ringi. Tych ringów może być dużo. Akurat jeśli chodzi o nasze przełączniki,
takie enterprise'owe, to do 16 ringów można, wirtualnych ringów zastosować na takiej fizycznej infrastrukturze i możemy sobie zadecydować, te VLANy puszczamy tą drogą, VLANy od 300 do 400 idą w prawo. Czyli mamy load, pełny load balancing, zastępujemy na przykład funkcjonalność per VLAN spanning tree lub MST, multi-instance spanning tree i cały czas jesteśmy w czasie konwergencji 50 milisekund, używamy dwóch łączy naraz. Co jeszcze jest możliwe, jeśli chodzi o topologię RPS? To ten intersection ring, czyli możemy podłączać sobie do głównego ringu poszczególne ringi i budować drabinki. Czyli jakby nie jesteśmy tutaj ograniczeni właściwie w żadnym względzie topologią. Bardzo się zbliżamy do protokołu spanning tree, który nam daje potężną dowolność budowania topologii. I cały czas mamy czas konwergencji zbieżności 50 milisekund i jakby pozbywamy się problemów z broadcastormami, z pętlami, z tym, co użytkownicy są nam w stanie zrobić. Tutaj mam kolegę, który mówi, że spanning tree generalnie nie jest złym protokołem, są tylko źli ludzie. Czasami z różnymi rzeczami się spotykałem, czasami najbardziej administratorów sieciowych potrafił zirytować przełącznik zainstalowany w Blade'ie, czyli rzecz zarządzana już najczęściej przez ludzi od jakby infrastruktury serwerowo-macierzowej i taki przełącznik zainstalowany w Blade'ie, gdzie jakby część sieciowa w ogóle nie miała do niego dostępu, potrafi wygenerować naprawdę, naprawdę wielką pętlę w sieciach takich data centrowych. To już jakby przejdę do konfiguracji, będziemy kończyć. Konfiguracja RPS, ring pojedynczy, przełącznika A dla pozostałych jest dokładnie taki sam, czyli zakładamy sobie VLAN, 100 VLANów od 100 do 200 na interfejsie Gigabit Ethernet 1.0.1, przełączamy go w typ trunkowy, tutaj akurat jest informacja, że stricte chcemy, żeby on jakby przesyłał tylko i wyłącznie VLAN 100 i 200, port drugi dokładnie tak samo. To jest, powtarzamy tą konfigurację na każdym z przełączników. Tworzymy RPS ring pierwszy, VLAN kontrolny 10 i ochroniona instancja numer 1. Dodajemy do tej instancji VLANy 10, 100 i 200 i włączamy, aktywujemy region. To jest praktycznie całość konfiguracji. Oczywiście na każdym porcie wyłączamy STP. Na każdym porcie, który chcemy, żeby protokół RPS działał, włączamy RPS Ring 1, przechodzimy na kolejny port i tak dalej, i tak dalej. Tu konfiguracja jest dokładnie taka sama, oprócz konfiguracji przełącznika C, gdzie zadecydowaliśmy, że będzie port RPL Owner. W tym momencie na tym przełączniku, na tym porcie dodajemy RPS Ring 1, RPL Owner i to wszystko. Uruchomiliśmy tak na dobrą sprawę 5 przełączników działających w ringu z protekcją 50 milisekund, które przełączają VLANy od 100 do 200 czy do 300. Nie ma tutaj jakby więcej rzeczy do konfiguracji. Teoretycznie spanning tree wydaje się prostszym protokołem, ponieważ tam jakby standardowo nic nie konfigurujemy. Natomiast ilość elementów, które należy dokonfigurować do spanning tree, wszystkie gardy, które są związane z tym, żeby tych pętli unikać, wszystkie poszczególne elementy jest jakby dużo większe. Oczywiście tu się musimy decydować na ten akurat single ring. Możemy sobie później wykonać komendę, która nam pokaże, w jakim trybie jest na tym przełączniku C, w jakim trybie są poszczególne porty. Port jest w trybie common, czyli przełącza, RPL owner odrzuca pakiety. Oprócz tego, że RPS zapewnia w wersji pierwszej pojedynczy ring, możemy zastosować ring podwójny i tu już w tym momencie bardzo jakby niebezpiecznie zbliżamy się do standardowego trójkąta w spanning tree, czyli dwa przełączniki główne i jeden przełącznik, który jest podłączony do routa i backup routa i jeden port wyłącza, jeden zostawia aktywny. Konfiguracja na początku jest dokładnie tak samo, wszystkie porty
trunkujemy. Tutaj już jakby nie ma informacji, które porty chcemy zablokować. Całość jest przepuszczana, wszystkie VLANy. Kolejnie na przełączniku B i C, tak samo każdy port, który chcemy, żeby brał udział w ringu, przełączamy w tryb trunk. Tworzymy ring pierwszy, control VLAN 10, instancja pierwsza. Do tej instancji pierwszej dodajemy VLAN 10, 100 i 200. Aktywujemy konfigurację na przełączniku A, czyli przełączniku tym, który jest jakby bierze udział w obu ringach. Konfigurujemy ring drugi. Control VLAN 20, VLANy kontrolne muszą być różne. Konfigurujemy instancję drugą, do instancji drugiej dodajemy VLANy 20, 300 do 400, aktywujemy konfigurację i to wszystko, jeśli chodzi o konfigurację ringową na tych przełącznikach. Na przełącznikach B jest bardzo podobna konfiguracja, to znaczy w przełączniku B, tylko w tym momencie, ponieważ on jest w jednym ringu, w ringu numer 1 głównym, konfigurację ma do RPS Ring 1. Przełącznik D, dokładnie taka sama konfiguracja dla niego jest wykonywana. Ring pierwszy, ring drugi. Na przełączniku C jest tylko i wyłącznie ring drugi. Tutaj konfiguracja w żaden sposób się nie różni. Już kończę. Krok trzeci. Tworzymy ringi, wersja druga i tak na tą sprawę jedyna różnica, mówimy, czy konfigurujemy urządzenie, że ten na przełączniku A w ring drugi to jest subring, czyli pierwszy jest podstawowy, drugi jest tym ringiem dodatkowym dołączonym do ringu głównego. Switch C dokładnie to samo, ponieważ jest w subringu, switch B, RPS ring 1, wersja druga to wszystko, switch D taka sama konfiguracja jak na switchu A. Następnie znowu, dokładnie tak jak w poprzednich krokach, wchodzimy na porty, wyłączamy STP, wyłączamy Spanning Tree, dodajemy te porty do poszczególnych ringów, jeżeli ring jeden to tylko jeden, jeżeli na porcie są dwa ringi, dodajemy dwa ringi i to cała konfiguracja, jeśli chodzi o krok czwarty. To samo na takim przełączniku B, gdzie decydujemy, gdzie, znaczy to samo. Jeśli chodzi o przełącznik B, decydujemy, że ten port ma zostać zablokowany i ten port wpisujemy jako RPS Ring 1 RPL Owner. Czyli ten port automatycznie staje się portem zablokowanym. Konfiguracja subringu jest dokładnie taka sama. Tutaj na switchu C informujemy, że port Gigabit Ethernet 001 dla ringu drugiego jest RPL Owner. Jest na czerwono i on na pewno się wyłączy. O, coś tu mi tu ucieka. To, co dodatkowo musimy zrobić, to poinformować ring pierwszy, znaczy właściwie nie tyle poinformować ring pierwszy, czyli uruchomić topology change notification na subringu do głównego ringu. Czyli w momencie, kiedy jest tutaj awaria tego pierścienia, to przełączniki wysyłają TCN do niekoniecznie tutaj do Spanning Tree, bo tutaj Spanning Tree nie ma, ale mogą oczywiście wysłać Topology Change Notification do sieci wyższej Spanning Tree, czy MPLS, natomiast muszą poinformować ring drugi, że została wykonana jakby w ringu obok jakaś awaria i trzeba skasować bazę danych MAC. I jeszcze na koniec, już kończąc, multi-instance, czyli mamy standardową konfigurację, cztery przełączniki, dwa ringi. Decydujemy się, że VLANy od 100 do 200 z tego przełącznika idą lewą stroną, VLANy od 300 do 400 z tego przełącznika idą tą stroną. To, co robimy w takiej konfiguracji, każdy z tych portów przełączamy w tryb trunk, konfigurujemy dwa ringi, ring pierwszy, VLAN kontrolny 10, instancja pierwsza, dodajemy VLANy, jakie chcemy do tej instancji, ring drugi, VLAN kontrolny 20, instancja druga i tak dalej. To samo na przełączniku B.
Przełącznik C dokładnie tak samo. Niczym tutaj się konfiguracje nie różną. Tworzymy dwa niezależne ringi dla każdego przełącznika. I uruchamiamy protokół RPS na porcie, i gdzie jakby dajemy informacje. Dlatego na przełączniku A001 tutaj. Gigabit Ethernet 001, włączamy go do ringu pierwszego, włączamy go do ringu drugiego i od razu ten port wstawiamy jako zablokowany dla ringu drugiego. Na przełączniku B, dokładnie tak na odwrót, port 2 dodajemy do ringu drugiego i ring pierwszy, port zablokowany RPL owner. Właściwie wszystko. Dziękuję. Tak, słucham. Czy pytanie jest? RPS się nie włączy, po prostu. On nie zacznie rozmawiać. Nie, tak, to jest jakby wymagane. Musi być wyłączony spanning tree, żeby zaczął nadawać swoje RPS-owe ramki, po prostu protokół ERPS. To jest jakby taki aksjomat. Należy wyłączyć i dopiero wtedy można włączyć. Tak akurat jest na naszym command line. Zmieściłem się tak awaryjnie. Super, dziękuję panie Marku za wykład. Proszę o brawa.